Przed nami kolejne spotkanie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. A naszym gościem prezes Janusz Michałek. Dzień dobry. Witam państwa. Panie prezesie, nasz region jest oczywiście atrakcyjny dla inwestorów z wielu powodów, ale Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uznała, że trzeba tę atrakcyjność jeszcze cały czas podnosić. Tak, no, to nie jest tak jak kiedyś, dwadzieścia kilka lat temu, że nam w strefie, w województwie śląskim czy samorządowi itd. Tak zależało na jakimkolwiek miejscu pracy. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby te miejsca pracy, które będą tworzone, to były wysokopłatne, zaawansowane technologicznie. Dlatego strefa jest takim partnerem we wszystkich takich działaniach, które mają... Po pierwsze, podnieść atrakcyjność tego terenu. Po drugie, pokazać inwestorom, że oprócz tego, że mamy świetną infrastrukturę, świetne położenie i tak dalej, to mamy świetnych, fantastycznych młodych i nie tylko młodych ludzi, bardzo dobrze wyedukowanych, którzy no będą walczyć właśnie dzięki... My będziemy mogli walczyć o każde projekty, najlepsze projekty z całego świata. I dlatego te nasze działania związane z edukacją zawodową, techniczną, Studia dualne, te centra kompetencji, branżowe centra umiejętności, no szkoły na poziomie i tym średnim, ale też przecież mówiliśmy o tym, że mamy plany ambitne, że wspólnie z samorządami zbudować szkołę międzynarodową od 1 do 12 w systemie IB, czyli tej International Baccalaureate, czyli można powiedzieć, też dla nie tylko naszych tutaj młodych ludzi, ale też dla menedżerów. Dzięki temu. Ten teren no, staje się dość atrakcyjny nie tylko do pracy, ale też do, do życia, do mieszkania. Panie prezesie, my cały czas mówimy o inwestycjach w. Inwestycjach realizowanych przez duże zagraniczne koncerny. Natomiast te zagraniczne koncerny zazwyczaj przyciągają całą resztę kolejnych następnych, między innymi skłaniają również polskie firmy do tego, aby interesować się inwestycjami w strefie. Tak, to prawda. I to Panie redaktorze, no, też chciałbym, żeby to na, na tej na naszej antenie wybrzmiało. Od kilku lat przyjęliśmy tą strategię wspierania naszych polskich małych przedsiębiorców i można powiedzieć odczarowaliśmy specjalne strefy ekonomiczne, że one nie są tylko dla tych najlepszych, na, największych zagranicznych koncernów. One są potrzebne, bo sam pan redaktor to zauważył, bo tworzą ten ekosystem i po, dzięki temu nasi przedsiębiorcy mają partnerów, mogą współprodukować, kooperować i tak dalej z najlepszymi na, na świecie. Ale od tych kilku lat no, widzimy trend. W tym roku, w tych przecież 83 decyzja to ponad 65%, to są polskie firmy z kapitałem polskim i z tego sektora małych i średnich przedsiębiorców, co bardzo cieszy, bo. Bo to pokazuje, że nasi przedsiębiorcy zaczynają, zaczynają no, walczyć o projekty nie tylko tu w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Ale to podnoszenie atrakcyjności naszego regionu czy katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej to również klastry. Jeden ma wpływ na budowanie nowych technologii, korzystanie z nowych technologii w przemyśle motoryzacyjnym czy części zamiennych, a drugi klaster, klaster energii, ma wpływ na to, aby podnosić właśnie atrakcyjność terenu. To jest taka oferta kompleksowa, oferta dostaw zielonej energii, zagospodarowania wody. Wykorzystywania wody w obiektach My dobrze, że tak dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, że, że nie tylko ze, ze względów CSR-owych czy SG firmy szukają rozwiązań związanych z elektromobilnością szeroko rozumianą, ale właśnie takim narzędziem świetnym są klastry i dlatego my wspólnie z samorządami jesteśmy partnerami, założycielami, liderami klastrów energii. Dzięki temu nie tylko. No, mieszkańcy, instytucje publiczne, samorządy korzystają z tego, ale rzeczywiście nasi inwestorzy, co daje im szansę na to, żeby mieć po pierwsze, zieloną energię, być w pewnym czasie w, w jakimś krótkim okresie samowystarczalni energetycznie i niezależni energetycznie. I taki jest kierunek. My, jako strefa, będziemy w tych klastrach uczestniczyć. Nie pamiętam, ale już chyba jesteśmy w siedmiu albo w ośmiu klastrach energii województwa śląskiego. Ale to też zmusza strefę do tego, aby w taki bardzo elastyczny sposób współpracować z koncernami energetycznymi i wymagać od nich. Tak, tak, to oczywiście, bo, bo przecież nawet nasze plany inwestycyjne muszą być skorelowane z planami inwestycyjnymi naszych dostawców, dystrybutorów energii, czyli w naszym przypadku to Taurona. Ponieważ no to, to są prace po pierwsze o ogromnym, ogromnym nakładzie inwestycyjnym, ale też i czasie trwania. To nie jest tak, że dzisiaj będziemy chcieli sobie zbudować fabrykę. Nagle się okaże, że przecież żeby do tej fabryki to Trzeba dostarczyć prony. Jak dostarczyć prąd, to trzeba GPZ, który no, prace projektowe plus same wykonawcze trwają kilka lat. Więc my cały czas na bieżąco współpracujemy, mamy wspólne plany, z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem staramy się pokazać, że prawdopodobnie taki inwestor o takiej mocy będzie w tym terenie. I to się dzieje i drugim tym potencjałem, o którym już chyba niedawno rozmawialiśmy na antenie, to też jest wykorzystanie już tej infrastruktury, które obecnie mamy. A Śląsk, co by nie powiedzieć, jest jednym z najlepiej wyposażonych w infrastrukturę energetyczną rejonów w Polsce. A dziś Państwa i moim gościem był dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej strefy ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia państwu.